To, co powiedział pan przewodniczący Ireneusz Łojek o tym wieku emerytalnym, to jest wszystko prawda. 10 lat od wprowadzenia tego podwyższonego wieku przez Platformę Obywatelską i PSL, o czym warto zapamiętać. Ale pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że za tym głosowali konkretni posłowie i konkretni senatorowie. I warto, aby mieszkańcy Jeleniej Góry i te panie i ci panowie, którzy zostali skazani na dłuższą pracę, często pracę do takiego wieku, gdzie by tej emerytury nie dożyli. I za tym głosowała nasza jeleniogórska posłanka, pani Zofia Czernow. Sprawdziłem to, głosowała w tej kadencji w roku 2012 w maju takie głosowanie się odbyło i warto, aby mieszkanki Jeleniej Góry i mieszkańcy Jeleniej Góry i Kotliny Jeleniogórskiej pamiętali, że to pani Zofia Czernow, poseł, chciała, aby mieszkańcy naszego subregionu musieli dłużej pracować, bo to, co powiedział pan przewodniczący Ireneusz Łojek, jest bardzo istotne, ważne. My dzisiaj tą zmianą w przepisach, która weszła w 2017 roku, umożliwiamy dalszą pracę, jeżeli ktoś chce, ma siłę, ma wolę, ma możliwości. Natomiast nikogo nie przymuszamy, jeżeli ktoś czuje się, nie czuje się na siłach, to po prostu może odejść w wieku 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni na emeryturę. A tak na marginesie, szanowni państwo, pani poseł Zofia Czernow pobiera emeryturę sama. Oczywiście zgodnie z przepisami i pensję poselską, i emeryturę, tak? Więc ona sama bardzo chętnie przeszła na emeryturę, natomiast mieszkańców naszego regionu i zresztą wszystkich Polaków przymuszała razem z rządem Donalda Tuska, aby tą emeryturę musieli wydłużyć ten okres przejścia na emeryturę. I to warto pamiętać, że to nie jakaś Platforma Obywatelska podniosła czy PSL, ale to konkretni posłowie, którzy za tym głosowali, w tym także niestety posłanka z Jeleniej Góry. To tyle, jeżeli chodzi o tą kwestię. My nie tylko obniżyliśmy wiek emerytalny, czy może generalnie przywróciliśmy ten wiek emerytalny, który jest, ale zrealizowaliśmy bardzo wiele różnych świadczeń na rzecz emerytów. W 2015 roku minimalna emerytura to było 800 zł, dzisiaj to jest 1500, prawie 1600 zł. Wprowadziliśmy na stałe, to trzeba jasno podkreślić, 13. Za chwileczkę wprowadzamy na stałe 14 dla wszystkich emerytów i rencistów. Skończyliśmy z waloryzacją renty emerytur o 3, 5, 20, 7, 40. Minimalna waloryzacja w tym roku to będzie 250 zł. Więc to jest cały pakiet dla naszych seniorów, dla naszych mam, dla naszych babć. Pamiętamy, dbamy o seniorów, staramy się tym, którzy przez wiele lat ciężko pracowali, po prostu o nich pamiętać. I to jest jakby jeden temat naszej konferencji prasowej, a drugi temat konferencji prasowej to, szanowni państwo, to jest budżet. Budżet Jeleniej Góry, który został niedawno uchwalony. Tu najpierw oddam głos pani Annie Kornej-Bartkiewicz, która jest przewodniczącą Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej. 150 milionów deficytu, to jest chyba ta, która jest dla nas najistotniejsza. 300 milionów długu, to jest kolejna liczba. Ja odniosę się do tego, że w naszym mieście jest potężny problem z planowaniem, z jakimś takim strategicznym myśleniem. Dlatego, że 150 milionów deficytu to jest brak, który występuje na wydatkach bieżących, czyli na funkcjonowaniu bieżącym miasta. I pomysł pana prezydenta pod tytułem emisja obligacji to nie jest metoda na to, żeby rozwiązywać takie problemy, bo zadłużymy się, emitując obligacje, zadłużymy się, to będzie kilka milionów kosztów przy takiej emisji obligacji i później te pieniądze miasto po prostu przeje. I ja na sesji pan prezydent mówił o swoim 25-letnim doświadczeniu w samorządzie. Jest ono imponujące, natomiast po samorządowcu z takim doświadczeniem ja i myślę, że mieszkańcy oczekiwalibyśmy rozwiązań. Planowania, strategicznego podejścia do budżetu, a nie działania na zasadzie łatania dziur i zobaczymy, co będzie. Spróbujemy, zobaczymy, jak będzie.
bo dzisiaj wszyscy wiemy o tym, że sytuacja jest trudna, mamy wysoką inflację, mamy kryzys energetyczny, ale niestety miasto Jelenia Góra nie szuka rozwiązań. Prostym przykładem na taką, jednym z rozwiązań, które mogłoby być zastosowane, to są na przykład instalacje OZE, których Jelenia Góra po prostu nie buduje. Stara Kamienica, Janowice Wielkie, maleńkie gminy z maleńkimi budżetami inwestują w instalacje OZE. Kolejna rzecz to inwestycje i tu również chciałabym się do tego odnieść, bo to, że one są konieczne, o tym nie musimy dyskutować. W samym 2022 roku pieniądze, miasto otrzymało ponad 75 milionów na inwestycje z różnych rządowych środków, ale była to prawie, to było prawie 10% budżetu miasta Jeleniej Góry na inwestycje. Natomiast pytaniem pozostaje to, jakie to są inwestycje. Bo my dzisiaj nie potrzebujemy inwestycji, które są może spektakularne, może są ładne, ale będą nas strasznie dużo kosztować i to z pieniędzy naszych, właśnie z tych wydatków, które miasto musi ponosić i będą one też bardzo po prostu będą wymagały ogromnych nakładów na utrzymanie. Myślę, że głębokiej refleksji jest potrzebnej do tego, na co pozyskiwane są środki, bo proszę Państwa, w budżecie mamy zapis o tym, że na remont urzędu przeznaczone jest 1 000 000 zł. Natomiast na remont zasobu komunalnego tylko nieco ponad 200 tysięcy. I to pokazuje, jaki jest priorytet prezydenta, ale kompletnie nie odzwierciedla potrzeb mieszkańców. Bo my dzisiaj potrzebujemy ulic, oświetlenia, potrzebujemy inwestycji w placówki oświatowe, potrzebujemy mieszkań komunalnych. Estetyka urzędu w mojej opinii może poczekać. Jak tu żyjemy, to widzimy, że tak naprawdę w Jeleniej Górze nic dobrego się nie zmienia. Te inwestycje, które mają być realizowane, jest pytanie, czy rzeczywiście jest to najbardziej potrzebny obszar, czego oczekują mieszkańcy. Myślę, że nie. Że nie w tą stronę, nie na te działania powinny być przeznaczane środki również i budżetu państwa. Natomiast jest pytanie do obecnych władz miasta, co oni chcą z miastem zrobić, w jakim kierunku mamy się rozwijać. Przypomnę tylko, że są miasta w Polsce, gdzie niewiele mniejsze niż Jelenia Góra albo porównywalne wielkością, gdzie budżety są zbilansowane. Czyli przychody są równe wydatkom i można to uzyskać. Ja nie twierdzę, że to jest łatwe i nie uważam, że to jest w ciągu jednego roku możliwe do osiągnięcia, ale w Jeleniej Górze od lat nie ma w ogóle pomysłu, w jaki sposób zbliżać się do zbilansowania budżetu. I w mojej ocenie byłego radnego 3 kadencji w Jeleniej Górze problemy narastają, a nie są rozwiązywane. To, co powiedziała też pani przewodnicząca, jasne, estetyka miasta jest istotna, to buduje wizerunek, ale pytanie, czy to jest priorytet? Czy naprawdę w naszym mieście nie ma innych istotnych obszarów, które wymagają naprawdę zainwestowania, już temat zawsze wałkowany, powtarzający się, na przykład stan dróg w Jeleniej Górze, te, które podlegają miastu, w jakim one są, w jakiej one są kondycji, jak one wyglądają, ile się środków przeznacza, czy jest jakiś wieloletni program remontu i modernizacji dróg, chodników, budowy ścieżek rowerowych. To jest hasłowa, to są hasła, tak? Jelenia Góra, która miała być szczycić się ścieżkami rowerowymi. No to proszę mi powiedzieć, jak te ścieżki są skomunikowane? Dokąd można na tych rowerach pojeździć bezpiecznie? To są tematy, które od wielu lat niestety są nierozwiązywane i obecny prezydent absolutnie nic nie zrobił, żeby ułatwić życie mieszkańcom. To jest smutne, ale to jest, powinno dać pewien impuls do myślenia naszych wyborców, czy naprawdę na kogo głosują jest najbardziej najlepszym rozwiązaniem. Tak? Czy te osoby, którym powierzana jest władza w mieście, czy one rzeczywiście działają w interesie mieszkańców? Ja jestem w tej sprawie w niezwykle trudnej sytuacji, dlatego że 4 lata temu przegrałem wybory w drugi turze z Jerzym Łużniakiem i starałem się przez te 4 lata nie krytykować pana prezydenta za to, co robi w mieście, dlatego że jak ktoś wygrał wybory, to ma prawo
realizować swój program. Program, który poparło większość mieszkańców Jeleniej Góry. A więc jeżeli nawet gdzieś krytykowałem to zaangażowanie pana prezydenta w wielką politykę, jeżdżenie gdzieś po Warszawach, Wrocławiach, spotykanie się z Sutrykiem, Trzaskowskim, bo to nie uważam, że nie budowało i nie rozwiązywało problemów Jeleniej Góry. Natomiast nie przychodziłem świadomie na sesję Rady Miejskiej, bo uważałem, że to jest czas pana prezydenta Łużniaka, który wygrał wybory do tego, żeby dać mu czas na realizowanie swoich pomysłów. Ale dzisiaj to jest czas, kiedy kilka dni temu został uchwalony ostatni pełno na cały rok budżet pana prezydenta Jerzego Łużniaka. Dzięki przedłużeniu tej kadencji będzie jeszcze kawałek 2024 roku, no ale startując w 2018 roku, no było założenie, że to będzie ostatni budżet tych włodarzy, którzy zostali wybrani. I jest dobry czas, aby podsumować te lata rządów pana prezydenta Jerzego Łużniaka. Ja tylko rozliczę z tego, co sam pan prezydent Łużniak obiecał. 500 mieszkań. 500 mieszkań. Niewybudowane ani jedno mieszkanie. Ani jedno mieszkanie komunalne nie zostało wybudowane. Druga kwestia. Hala widowiskowo-sportowa. Bardzo potrzebna. Ja też, kandydując na prezydenta Jeleniej Góry, obiecywałem. Nie tylko, że nie mamy tej hali, nie mamy pomysłu nawet, gdzie ją wybudować. Nawet do dnia dzisiejszego nie mamy lokalizacji tej hali. Nie mamy oczywiście źródeł finansowania. Szanowni Państwo, wszystkie inwestycje większe, które zostały wykonane, było ich naprawdę niewiele, to są współfinansowane ze środków rządowych, tak? Remont ulicy Wojska Polskiego, remont ulicy Ognińskiego. Gdyby tutaj rząd nie dał, to by tych remontów tych ulic nie było. Czy teraz pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę taboru autobusowego. Więc dlaczego o tym wspominam? No wspominam o tym, bo pan prezydent jednocześnie pozyskując jakieś tam środki od rządu, cały czas krytykuje ten rząd, że jakby tego rządu nie było, to byłoby lepiej. No jakby tego rządu nie było, to by nie było autobusów elektrycznych w Jeleniej Górze, to by nie było remontu ulicy Wojska Polskiego, to pewnie by nie było remontu ulicy Ognińskiego, bo to wszystkie inwestycje to są z środków współfinansowane z środków w większym lub mniejszym zakresie środków rządowych. To, co powiedziała pani przewodnicząca Anna Kornieś-Bartkiewicz. W tym ostatnim pełnym roku rządów pana prezydenta Jerzego Łużniaka mamy rekordowy deficyt, 152 miliony. Takiego zadłużenia tylko w tym roku. 150 milionów. 150 milionów. Pan prezydent Łużniak, można powiedzieć, w ostatnim pełnym roku swoich rządów poszedł na całość. Zadłuża miasto, po mnie choćby potop. Na koniec tego roku, na 31 grudnia 2023 zadłużenie Jeleniej Góry będzie blisko 300 milionów. Proszę sobie to podzielić przez liczbę mieszkańców. Czy ktoś w ogóle pamięta pomysł przecież Platformy Obywatelskiej, poprzedników pana Jerzego Łużniaka, aby kontynuować remont, kontynuować budowę Alei choćby Solidarności? Ja pamiętam, bo to były wtedy te czasy, kiedy ja byłem radnym. Wybudowaliśmy fragment, ten odcinek między Wincentego Pola a Sudecką. Przecież ta droga miała iść dalej. I teraz cały czas słyszę, że pan prezydent Łużniak, zły rząd, niedobry rząd, że gdyby tam była inna władza, to by w ogóle Jelenia Góra była mlekiem i miodem płynąca. Ja rozmawiałem i z wojewodą, rozmawiałem i z marszałkami i wszyscy mówią, kurczę, no Krzysiek, dlaczego ta Jelenia Góra tak kapcieje? Przepraszam za takie określenie. Dlaczego się tak nie rozwija? Bolesławiec się rozwija, Legnica się rozwija, Lubin się rozwija, Wałbrzych się rozwija. W Legnicy prezydent z SLD, w Wałbrzychu prezydent z Platformy. Oni mają jakieś pomysły. Oni teraz kilka dni temu, kilkanaście dni temu obwodnica Wałbrzycha była oddana. U nas nie ma żadnego pomysłu na rozwój Jeleniej Góry. My się dusimy. I to jest taki mój apel. Apel do mieszkańców Jeleniej Góry. Czy my potrzebujemy prezydenta, który się będzie zajmował polityką, który będzie jeździł do Warszawy, do Wrocławia, protestował pod sądami,
w różnych kwestiach. Wymieniał się radami nadzorczymi z Wrocławiem, dla córki, dla prezydenta Wrocławia. Czy my po prostu potrzebujemy kogoś, kto będzie po prostu tutaj gryzł trawę przysłowiową dla miasta Jeleniej Góry? Oczywiście to jest pytanie do mieszkańców Jeleniej Góry. To jest pytanie do mieszkańców Jeleniej Góry, bo to oni mają długopis, to oni raz na 5 lat wybierają władzę Jeleniej Góry. Ja jeżdżę po całym Dolnym Śląsku, szerzej nawet niż poza swój okręg wyborczy. Ja widzę, jak się rozwija. Świdnica, Lubin, Bolesławiec, Legnica, Wałbrzych. I niestety widzę, jak stoi Jelenia Góra. Ta kadencja pana prezydenta Jerzego Użniaka to jest zmarnowana kadencja dla Jeleniej Góry. Straciliśmy tą kadencję, straciliśmy kilka lat. Świat poszedł do przodu, inne miasta się rozwijają. Tego się już nie da nadrobić. Ale to jest pytanie, czy w roku 2024 postawimy na kolejnego politruka z Platformy Obywatelskiej, czy postawimy na kogoś, kto będzie chciał wszystko robić, 100% swojego czasu poświęcić dla miasta Jelenia Góra. Nieważne, kto będzie rządził, nieważne, z jakiej opcji politycznej będzie, nieważne, kto będzie rządził w Polsce, w województwie, nieważne, z jakiej opcji będzie wojewoda. Po prostu potrzebujemy człowieka, który będzie 100% chciał wszystko robić dla Jeleniej Góry i tylko na tym się skupi, a nie na jakichś planach alternatywnych politycznych. Ja być może nie jestem wiarygodny, bo jak powiedziałem, przegrałem wybory z panem prezydentem Łużniakiem, uznałem jego zwycięstwo i przez 4 lata naprawdę rzadko kiedy za to, co robił w Jeleniej Górze, go krytykowałem. Jak mnie o coś poprosił, to starałem mu się pomóc, ale też uczciwie powiem, rzadko prosił. Ja dzisiaj rozmawiałem z dwoma prezesami stref ekonomicznych. Do trzeciego się nie dodzwoniłem. Kamiennogórskiej strefy i Legnickiej. Do Wałbrzyskiej się nie dodzwoniłem. Szanowni Państwo, nikt z miasta Jeleniej Góry przez ostatnie lata do Kamiennogórskiej ani Legnickiej strefy nie zwracał się, aby nawiązać współpracę, aby pozyskać inwestorów. Nie wiem, czym się zajmuje pan prezydent Łużniak poza jeżdżeniem do Trzaskowskiego, poza jeżdżeniem do Sutryka, poza jeżdżeniem tam, nie wiem, do Dulkiewicz, czy tam do Poznania, do Jaśkowiaka, tak. Ale tam nie rozwiążamy problemów Jeleniej Góry, bo Trzaskowski będzie myślał o Warszawie, są słusznie, tak. Sutryk będzie myślał o Wrocławiu. I to jest po prostu stracona kadencja. I niestety pan prezydent Jerzy Łużniak pewnie przejdzie już na emeryturę, bo już ma prawa emerytalne. Będzie mu się świetnie tam powodziło, córkę ustawił po drodze. Natomiast to, że Jelenia Góra się nie rozwija, to jest koszt zapłacą mieszkańcy Jeleniej Góry. A Jelenia Góra jest tak piękna, takie ma możliwości. Każdy do mnie przyjeżdża, czy ministrowie, czy wojewoda, czy marszałkowie spoza Jeleniej Góry. Krzysiek, kurczę, no Jelenia Góra takie ma możliwości. Tutaj góry, turystyka. Karpacz się rozwija, Szklarska mówi, a dlaczego Jelenia Góra się nie rozwija? No co ja mam powiedzieć, tak? No, jakoś się tam krygowałem, no ale dzisiaj trzeba już mówić wprost, tak? Bo ma takie władze, które po prostu sobie nie mają pomysłu na rozwój Jeleniej Góry. A nawet jeżeli mają pomysły, bo ja uważam, że budowa hali widowiskowej to był dobry pomysł, też to popierałem, że budowa mieszkań komunalnych, to po prostu tego nie zrealizowali. Nie umieli, nie chcieli, nie potrafili, nie dali rady. Może trzeba było ustąpić, panie prezydencie Łużniak. I jak ja słyszę, że pan prezydent Łużniak mówi, nie, ja jeszcze jedną kadencję, tak, bo tam już ma emeryturę, to teraz już na emeryturze będę rządził. Broń, panie Boże, żeby jeszcze jedna kadencja Jerzego Łużniaka, bo on to miasto całkowicie zakopie metr pod ziemią. Taka jest moja ocena. Jakbym wiem, przez 4 lata bardzo unikałem tych ocen, dając szansę realizacji programu przez pana prezydenta Jerzego Użniaka. No ale teraz, jak już zobaczyłem, co on chce zrobić w ostatnim roku swoich rządów, że jedynym pomysłem to jest tylko mocne zadłużenie miasta, no to już chyba dalej to już nie ma co dawać szansy, bo to już
naprawdę idziemy w wartości ujemne, a trzeba byłoby się rozwijać. To tyle z mojej strony. Ja wiem, że to są gorzkie słowa, ja pewnie pan prezydent Łużniak będzie tam mnie atakował, będzie zaraz robił konferencję, będzie mówił, tylko niech powie, do kiedy te 500 mieszkań wybuduje, dlaczego ich nie wybudował, dlaczego nie wybudował hali widowiskowej, sportowo. I niech mi nie mówi, że zły rząd mu nie daje, bo dostał pieniądze na to, o co występował, a trzeba było wystąpić na halę, a wystąpił do jakichś rządowych środków o halę. No nie wystąpił, według mojej wiedzy. Nawet nie miał pomysłu, żeby kontynuować budowę Alei Solidarności. Jakoś Lewica dostaje w Legnicy, z Platformy też dostają środki. Tylko po prostu to trzeba, jak ja się dzisiaj dowiedziałem, że przez te lata pan prezydent Łużniak nawet się nie udał do strefy jednej czy drugiej, tak, żeby pozyskać jakichś nowych inwestorów, to o czym my mamy rozmawiać? Tak? To o czym my mamy rozmawiać? No i efekt jest taki, no, że jesteśmy na takim poziomie, jakim jesteśmy, a jesteśmy... Nie wykorzystaliśmy, że tak powiem, przez ten czas swojej szansy rozwojowej i mam nadzieję, że za rok, kiedy będzie już pewnie w tym czasie, w styczniu 2024 roku, w pełni kampania samorządowa, będą różni kandydaci przedstawiali swoje propozycje. I żeby było jasność, ja nie rozpocząłem tą konferencją prasową swojej kampanii wyborczej. Nie zamierzam kandydować na prezydenta Jeleniej Góry w roku 2024, ale na pewno Prawo i Sprawiedliwość wystawi dobrego kandydata. I kandydata, który będzie chciał rządzić, bo mi mówiąc szczerze, jako posłowi, jako senatorowi, jako trzykadencyjnemu radnemu, ale przede wszystkim jako mieszkańcowi Jeleniej Góry. Po prostu szkoda miasta i szkoda z tych straconych szans rozwojowych. I mam nadzieję, że wyłonią się jacyś kandydaci z różnych opcji politycznych, będą mieli fajny pomysł na Jeleniej Góry, a pan prezydent Łużniak w najlepszym razie to już niech idzie na tą emeryturę i nie wiem, bierze ten zielony kartonik z ZUS-u i przestanie już tracić te szanse rozwojowe dla Jeleniej Góry. Dziękuję. Powiedział pan o kandydacie, a nie bierze pan pod uwagę kandydatkę? Będzie kandydat, czy będzie kandydatka. Myślę, że jeszcze mamy troszeczkę czasu. Ja już wiem, że niektórzy nawet nieoficjalnie deklarują chęć kandydowania na prezydenta Jeleniej Góry, ale to jeszcze jest czas. My na pewno jako Prawo i Sprawiedliwość kandydata na prezydenta Jeleniej Góry wystawimy. Natomiast kto to będzie, to jeszcze mamy troszeczkę czasu. Dobrze, gdyby tacy kandydaci z różnych opcji dzisiaj mieli jakiś plan na rozwój, przygotowali się, mieli kwalifikacje, kompetencje i mieli jakiś pomysł na Jelenią Górę, pomysł na rozwój tego miasta. Jelenia Góra jest piękna, Jelenia Góra jest świetnie położona. Jeżeli nam się uda teraz zrealizować, a mam nadzieję, że już niedługo wbijemy łopaty i na przebudowę drogi między Jelenią Górą a Bolkowem, tak, na tą trasę z budową obwodnicy Kaczorowa, bo cały czas jeszcze walczymy, bo środki są na to z tymi uwarunkowaniami środowiskowymi, to taka, że komunikacja się poprawi. Więc no mamy szansę, żeby Jelenia Góra naprawdę kwitła, a od wielu lat no niestety nie ma takiego rozwoju Jeleniej Góry. Ja naprawdę rozmawiam nawet niekiedy z jakimiś ludźmi, którzy mi mówią, nie, ja głosowałem na Platformę, ale daj pan spokój, co się dzieje w Jeleniej Górze. Tak? Ja mówię, no ale panie, a na kogo pan głosował? No na Łużniaka. No, niech pan idzie do Łużniaka, tak? Jak pan na niego głosował. Dlaczego tak jest? Tak? To nawet sami wyborcy Platformy gdzieś ktoś się zaczepił, no, i tak mi mówił. Ja mówię, no wie pan, no, takiego sobie Jeleniej Górzanie wybrali prezydenta, takiego mamy. Ale oczywiście to nie jest wina Jeleniogórzan, bo to jest także zadanie dla dzisiejszej opozycji w mieście i także dla Prawa i Sprawiedliwości, aby stworzyć dobrą ofertę akceptowalną dla mieszkańców Jeleniej Góry. Takiego kandydata, który przekona mieszkańców Jeleniej Góry, bo ja uważam, że w Jeleniej Górze taka trochę polityczne są wybory, tak? PiS, Platforma, kto jest za, kto jest przeciw, wiadomo jaki jest rozkład socjologiczny w Jeleniej Górze. I póki takie myślenie mieszkańców Jeleniej Góry będzie, że będziemy głosowali tak jak do Sejmu czy do Senatu na prezydenta Jeleniej Góry, to pewnie będzie każdy z Platformy wygra te wybory.
Ale ja bym chciał, żeby mieszkańcy Jeleniej Góry głosowali na tego, nieważne z jakiej opcji politycznej, no najlepiej z PiS-u, ale jeżeli to nie będzie z PiS-u, to kogoś, kto będzie dobrze zarządzał miastem Jelenia Góra i nie patrzył, czy jest z Platformy, czy nie jest z Platformy, może być nawet z Księżyca, proszę, żeby był dobrym gospodarzem, bo na poziomie wyborów na wójta, burmistrza, prezydenta trzeba nam dobrego gospodarza, no a obecnie urzędujący prezydent tym gospodarzem nie jest, a te wyniki budżetowe, o czym zaczęła pani przewodnicząca Anna Kornecz-Bartkiewicz, no po prostu mnie rozłożyły, 152 miliony długu, tak, tylko za jeden rok. Już bez żadnych hamulców zadłużamy miasto. Jeszcze gdybyśmy jakąś drogę robili gigantyczną, tak, jakaś inwestycja jest taka, która faktycznie potrzebuje takiego zadłużenia miasta, to bym jeszcze wtedy jakoś tam zrozumiał, no dużo, no ale coś z tego zostanie. Natomiast no tutaj to tak przeżre się, przeje się to wszystkie takie bieżące wydatki. I na koniec roku, jak zobaczymy, to ten, no pewnie jakieś tam dwie drobne drogi się zrobi, może coś tam, jakąś drobną architekturę się zrobi, no ale długi pozostaną do spłaty przez nas na wiele, wiele, wiele lat. Nie będzie można powiedzieć, a jedyna rzecz, która no, uda się zrealizować, no to dzięki środkom rządowym, to zakup tych autobusów, które są niezwykle potrzebne, bo biorąc pod uwagę te uwarunkowania nasze terenowe, Kotliny Jeleniogórskiej, to dobrze, że będą elektryki, a nie będziemy dalej tutaj zanieczyszczać te środowisko i zanieczyszczać i zwiększać zagrożenie zdrowotne także dla mieszkańców. To tyle. To takie trochę, że tak powiem, na początek gorzkie podsumowanie, no ale tu nie ma czym się cieszyć, ale pozytywne na rok 2023 jest to, że pewnie wszyscy już dzisiaj zaczną myśleć o Jeleniej Górze, przygotować programy dla Jeleniej Góry z różnych opcji politycznych, i będą szukali kandydatów, bo wszyscy dzisiaj wiedzą, że to, co te ostatnie 4 lata, a za rok będzie 5, to czas stracony dla miasta, czas niewykorzystanych szans. I szkoda, bo Jeleniej Góra ma olbrzymi potencjał. Ja mogę być senatorem, mogę nie być senatorem, ale jestem i będę mieszkańcem Jeleniej Góry i chciałbym, żeby moje miasto się rozwijało. Ja się tu urodziłem, tu wykształciłem się, tu chodziłem do podstawówki, do szkoły średniej, na studia. Ja dłużej niż tam na miesiąc nigdy nie wyjechałem z Jeleniej Góry. To po prostu jest moje miasto i chciałbym, żeby ono się dobrze rozwijało. Ale jak powiedziałem, wszystko w rękach mieszkańców Jeleniej Góry. Dziękuję. Może pan startować do senatu? Myślę, że to jeszcze zobaczymy. Jesteśmy dzisiaj na etapie ciężkiej pracy. Chcemy przygotować dobre rozwiązania dla Polaków. Niebawem, za kilka dni, prezes Kaczyński wychodzi ze szpitala. Rusza wielka ofensywa taka objazdu naszych parlamentarzystów w terenie. Ja to tak dopytam do zaczęcia trochę. Może do parlamentu w ogóle, bo to rozumiem, że to nie musi być senat. Ale poczekajmy, że tak powiem, będzie układanie list, będzie typowanie. No, Prawo i Sprawiedliwość jest partią hierarchiczną, tak, są określone władze i myślę, że tutaj kto gdzie będzie startował, to jeszcze mamy troszeczkę czasu. Natomiast dzisiaj to jest czas ciężkiej pracy, przekonywania Polaków, przekonywania tutaj także mieszkańców do programu Prawa i Sprawiedliwości, bo my po 7,5 latach rządów mamy z czym iść do wyborców i mamy się czym chwalić. To, o czym zaczął pan przewodniczący Ireneusz Łojek mówić o emeryturach, to jest jeden z tych przykładów, gdzie myśmy zrealizowali naszą obietnicę wyborczą, tak? Bo myśmy w 2015 roku szli do tego, żeby obniżyć wiek emerytalny, zrealizowaliśmy tą obietnicę wyborczą w 100%. Przywróciliśmy wiek emerytalny, nawet daliśmy więcej niż obiecywaliśmy, bo nie obiecywaliśmy 13 i 14, a między innymi te 13 i 14 też seniorom daliśmy. I bardzo wiele różnych rzeczy, już nie będę mówił o naszym standardowym programie 500+, gdzie też obiecywaliśmy. Natomiast no, są tacy politycy, Platformy Obywatelskiej, którzy obiecywali i nie zrealizowali, albo obiecali i złamali. Tak? No bo Platforma, startując w roku 2011, mówiła, że wieku emerytalnego nie podniesie, a później podniosła. Mówili, że nie podniosą VAT-u, później podnieśli VAT. Ale nikt go nie obniżył. Proszę, mówili, że
panie redaktorze, że wybudują 500 mieszkań w Jeleniej Górze, a nie wybudowali. Mówili, że wybudują halę widowiskowo-sportową, a nie wybudowali. Więc no, można mówić o tym, że ktoś zrealizował obietnicę, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, a są takie przykłady konkretne tych partii politycznych i tych polityków, którzy coś obiecywali i tego nie zrealizowali, albo zrobili w ogóle odwrotnie niż obiecywali.